Cześć, ja jestem Geeks. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Celeste. Bodajże już 9, z tego co kojarzę. Będziemy sobie kontynuować rozdział Mirror Temple. Śmierci jest już 662, prawie diabelska liczba. 4,5 godziny na liczniku gry i 88 truskawek, także chyba jest nieźle. Skończyliśmy sobie grę w miejscu, w którym panuje ciemność, totalna ciemność. Pamiętacie, tutaj rozmawialiśmy z Tio. No i tak, no i trzeba się troszeczkę zorientować w tej ciemności i sprawdzić, gdzie możemy dotrzeć, prawda? Ja tutaj troszeczkę szperam po jakichś ukrytych miejscówkach, ale chyba nic tutaj nie znajdę, no właśnie. Dobra, lecimy. Drzwi się za mną zamknęły, także zaraz może być gorąco. To zapalenie światełek bardzo się przydaje. Zapalanie światełek, przepraszam. Okej. Czy tu jest śmierć, czy tu jest... Dobra, tu jest truskawka. O Jezu! Dobra. Wow. Dobra. Widzicie jednak to nasze odkrycie, że te platformy mogą służyć też do takiego wybijania, spowodowało, że udało nam się zebrać tę truskawkę. No dobra. Coś. Najpierw chciałem sobie po prostu wszystko tutaj pozapalać, poodkrywać. No dobrze. Czekaj, gdzie tutaj mogą być właśnie jakieś ukryte przejścia? O to mi chodziło. To jest tak sprytnie poukrywane. Czekajcie. Tu trzeba najpierw otworzyć. Tu mogę gdzieś spaść. Okej, z powrotem jakby. Dobra. O! Latająca truskawka, dawno tego nie było. Z tego co pamiętam, trzeba uważać, żeby przy niej nie daszować, bo wtedy po prostu odlatuje. O Jezu. Aj. Rozumiem. Pod trzecią kulką trzeba uciec. Trzeba polecieć w bok. A potem... O nie, 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 właśnie, wyprzyłem to. Jakoś się zafiksowałem po prostu na tym rytmie. O, tu, tu. Okej, dobra. O tą lewą ścianę po prostu trzeba się złapać. O właśnie, podejść, dasz. Mamy to. 89. Jest nieźle. Ale to jest nadal zamknięte. I to mnie martwi.
Czekajcie, bo tutaj... Nie no, tutaj nigdzie nie ma żadnych ukrytych przejść z tego co widzę. Już waliłem głową w ścianę, wszędzie gdzie się da. Pewnie gdzieś indziej to się otwiera po prostu. Chyba, że... Czekajcie. Oj, oj, męczy się, dobra. Tutaj? Nie. Tu? Dobra, nie tutaj. Ach. Okej. 91, pięknie. A teraz pytanie, czy iść w górę, czy w bok? Gdzie jest ta alternatywna ścieżka? No tutaj chyba dobrze poszedłem, bo jest truskawka do zebrania. Dobra, tędy muszę wrócić. Ojojoj. Czekajcie. Chyba było dobrze, ale właśnie. I teraz co? No dobra, udało się. Dobra. Jest dobrze. Jak na razie jest dobrze. To tak. Czy te żółte światełka oznaczają fabularną drogę, którą powinienem podążać? Bo ja tu chciałem jeszcze poszperać, czekajcie. Tu byłem na dole. Aha, dobra. I tędy powróciłem. No dobra. To jednak trzeba iść do tych złotych światełek. Okej. Och, tutaj coś było na środku. A. Dobra. Fajny level, taki tajemniczy, nie sądzicie? Okej. O Jezu, tu jest coś... Coś niepokojącego. Widzicie tę rzeźbę? Jezu, wyczuwam jakiegoś bossa. Cholera. Nie chcę iść tam, gdzie mnie prowadzi fabuła. Okej, tam coś było. Chciałbym najpierw sprawdzić wszystkie ścieżki. O Jezu. Którędy iść? O w mordę. A, rozumiem. Dobra, dobra. Chociaż... Czekajcie. A, tu jest przejście. Dobra. Ależ sprytnie. Dobrze, trzeba się po prostu ładnie wybić. To nie było ładne wybicie. Ale dajcie mi szansę. Właśnie. Okej, czyli jednak te złote lampiony nie oznaczają ścieżki fabularnej. To teraz po prostu nas zaprowadziły do truskawki. Jezu Chryste, jaki labirynt. Aha. Hmm.
Okej, okay, nie w ten sposób. Dobra, tu ginę. Ach, dobrze. Czekajcie, starczy się właśnie złapać. Cyk. Ojoj. No i jeszcze tylko powrót. Dobra, proste. O nie, 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 nie. Zepsułem to. Dobra. Dobra, tu jest jakieś zamknięte przejście. Tu jest strasznie wysoko. Więc trzeba wrócić i pójść górą. Dobra. O! Przejście, widzieliście? Dobra, jest przycisk. Ale dobra. To jest pewnie dalsza ścieżka, a ja chciałem jeszcze pozwiedzać. Przejdę się na górę. Ach. Dobra. To łatwe. No właśnie, jak wrócić? A, dobrze. Zobaczcie, tutaj jest miejsce, które muszę wylądować pomiędzy kolcami. Dobra, nasza. Ach, to jest klucz. Dobra. Też fajny level, jeśli chodzi o kolorystykę. Jak na razie moim faworytem jest ten w chmurach, ale ten też ma coś w sobie. O Jezu. Kurde, prawie zrobiłem to tak mimowolnie. Dobra. Poszło. Ojej, źle, 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 źle. Ojej. Dobra, na spokojnie trzeba zrobić. Cyk, górę. Dobra, jesteśmy. Dobra, jest klucz. Jest jakieś przejście. A, okej, okay. Widzicie, do tego klucza prowadzi jakby tunel, który zaczyna się gdzieś tam z prawej strony ekranu. Więc okej, okay, wrócimy tutaj jeszcze, bo klucz pewnie i tak jest obowiązkowym elementem do zebrania. O! Tylko, że ja tam nie wejdę. Trzeba od góry zaatakować. Dobra, to pójdźmy w prawo. Ach, okej. Okay. Czekajcie, jeszcze się upewnię. Jeszcze się upewnię, czy na pewno tam nie doskoczę.
A, dobrze, skoczę. Spoko. Dobra. Dobra, jesteśmy. O matko. Okej, okay, tutaj mogę spaść po ten klucz, czy co? O kurde, mogę spaść, ale po śmierć co najwyżej. Oj, 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 oj. Ciemno, ciemno. Szybciej, szybciej, szybciej. Muszę się odbijać od ścian. Wtedy ona się tak nie męczy. Dobra, udało się, ale na styk już... Już ledwo zipiała. Dobra. O matko, co to za koszmarek. Aha, dobra. Chryste, panie. Okej, okay, tędy nie wejdę. Chyba tutaj nic nie zrobię. Muszę w jakiś sposób odblokować to tutaj, chociaż... No właśnie. No właśnie, właśnie. Aj! Aj, źle zrobiłem. Widzicie? Jak to czasami pójdzie jakoś tak mimowolnie. Dobra. Ależ zagmatwali, co? Masakra, dobra, tutaj byłem. Co to za rzeźba? Strasznie mnie to niepokoi. Dobra. Tam na dole byłem. Tutaj... Tutaj mi się otworzyło przejście. Czekajcie, jeszcze może na górze tam sprawdzę. Za wysoko. O, tutaj. Tu jest jakby kawałek takiego pękniętego. Nie. Nie, nie. O matko. Ciemno tu, jak nie powiem gdzie. Dobra, 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 dobra. Już koniec tego sprawdzania ścian. Jezu Chryste. Są i drzwi. Dobrze, czyli tam na dole była ścieżka alternatywna. Do drzwi jeszcze wrócimy. Ale tutaj mi się... Tu byłem, prawda? Byłem. Tu mi się otworzyło coś. O kurde, jakiś stół z czaszką. Jakiś rytualny stół, coś takiego. Okej, okay, tutaj jest jakieś przejście.
O Jezu, Jezu, Jezu. Dobra, to wystarczy po prostu przeskoczyć. O Boże. Aj. Strasznie zepsułem. Okej. Mamy to. Ale ja jestem jeszcze ciekawy, co jest tam u góry. Mordę, no. Wielkie nic chyba. Jeszcze z prawej strony sprawdzę. O! O, 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 o! A widzicie? Patrzcie, jak poukrywali. Czy opłaca się to przeczesywanie ścian? Proszę bardzo. Cwaniaki. O! Na dole są do zebrania te żółte cusie. Pamiętacie, trzeba zebrać je wszystkie, zanim się wyląduje. O kurczę, to będzie dopiero zagadka. Oj, oj. Tu jest przejście kolejne. I kaseta. Morze sekretów, moi drodzy. Prawie. A, tu jest jeszcze... Okej. Spoko. To mi resetuje dasza. Pięknie. Sam siebie pochwaliłem, wiem. Ale naprawdę mi się to podobało. Dobra, mamy i ten wizjer. No dobrze. O kurde. Ja pierdzielę. Tu ginę? Tak, nawet marnie. Ginę marnie. Trzeba tak na styk, wiecie? Chociaż... Jezu, czekajcie. Tuż przed tym, jak niebieski się pojawi, muszę ruszyć. Aha, dobra, 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 okej. Przekombinowałem. Starczy się złapać, zdaszować. Kurde. Rozumiem. Okej. Ja mogę zdaszować przez to. Patrzcie. Nie. Za późno. Muszę dasza użyć tuż przed... przed tym różowym. Aha, dobra, dobra, dobra. Ej, wróć, 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 wróć.
A, dobrze było. Okej. Okay. To jest tylko timing. I dalej z daszem. Okej. Okay. Kurde, pierwsza przeszkoda. Jezu, czemu na skos zrobiłem? Kurwa, znowu. Jezu. Okej. O Jezu, a dalej tylko moc wrażeń, moi drodzy. Dobra. Ja pierdzielę. O Boże, wszystko tak trzeba na styk robić. Uuu, udało się. Pięknie. Jezus, ale myślałem, że to będzie naprawdę jeden z tych momentów, jak w Celeste Classic, że po prostu zjem po prostu wiadro jakichś uspokajających leków, zanim to zrobię. No ale dobra, na szczęście się udało. Jezu. Dobra, możemy lecieć dalej. Co było tu? A, to był ten przycisk tylko. Dobra. Lecimy do tych drzwi. Znowu się pomyliłem. Czy nie ma czegoś ciekawego? Nie, dobra. Już nie szperam. Może coś jest, ale pewnie tak ukryte, że masakra. Okej. Aj, się po znajdźki chciało, zachciało wracać. Myślałem, że coś odkryje. Dobra. Ouu. Za szybko chciałem to zrobić. Chciałem ominąć tę przeciwległą ścianę. A, dobra, mogłem sobie daszować, bo tam jest kryształ. Cie? Wow! Wow, panie! Co tu się stało? Niesamowite rzeczy się dzieją. Patrzcie, znowu to oko. Czy
symbol tej jakiejś tam meduzy czy innej ośmiornicy. Dobra, to są drzwi, które trzeba otworzyć. Znowu. Kolejne posągi. I co? Dobra, tutaj nic nie ma. Tą kulką pewnie trzeba się przemieścić, ale ja jeszcze sprawdzę, co tutaj mamy po bokach. O, mogę skakać tak w górę, trzymając się ściany. Dobra, nieważne. Wow! O kurde. Coś odkryliśmy. Jezu, to będzie jakiś boss? Kolejne lustro. Czemu to zawsze są lustra? O kurde, czy to ją wciąga? Oh shit, co się stało? O kurde. O, ja tym się ruszam. Ale ciekawe. Ja tu mogę niszczyć rzeczy. No co tu chodzi? Aż ta góra jest ciekawa. Też mogę robić takie dasze, ale to mnie akurat odbija. Ja chyba je odblokowuję po prostu przeszkody i zaraz będę musiał to przejść jako ona. Tak mi się wydaje. To by miało sens. Nie mam bladego pojęcia, co tu się stało. O co chodzi z tym? Co to była za istota? Nie mam pojęcia, ale coś czuję, że to nie było nic dobrego. Ale będziemy już kończyć. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. No i czekajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.